ja! Pewnie, że nie ty. Stanisław Skielc. Powiedziałam tylko Marcie w tajemnicy. Obiecała, że nikomu nie powie. Jasne, bo to nie jest największa plotkara w całej szkole. Oczywiście zaraz po tobie. O Jezu, no skąd mogłam wiedzieć, że wygada? Bo chyba to nie takie trudne. W takich sytuacjach najczęściej używa się mózgu, jeżeli się go rzecz jasna posiada. No nie obrażaj mnie, bo sobie na to nie zasłużyłam. A poza tym nie powiedziałam jej wszystkiego, połowę zmyśliła. To po co ci ta Marta? Mogłaś od razu zawiązać pracę. Oj, Elka! Nie odzywaj się do mnie. Mam cię dosyć. Ela, nie przesadzaj. Ja rozumiem, że nerwy ci puszczają, ale to nic takiego. Ludzie pogadają i zapomną. Pewnie, bo to nie ty będziesz musiała się wstydzić ze swojego ojca, tylko ja. Spoko. Nie twój problem. No i tu akurat się mylisz. Zresztą to nie twoja wina. Wiesz co? W dupie mam czyja to wina. Rzecz w tym, że nie mam nikogo, na kogo mogę liczyć. Mam już dosyć wszystkiego. Mam wszystkiego po dziurki w nosie. Ludzi ze szkoły, starych i ciebie. Zwłaszcza ciebie. Elahanu. Twoich intryg, wiecznych awantur i pożyczania kasy. Potąd! W końcu się przekonałam, jaka z ciebie przyjaciółka. Taka jak z kojej dupy trąba. Jelka, no co ty? Co się tak gapisz? No co się tak gapisz? Zjeżdżaj stąd, rozumiesz? To już koniec. Zjeżdżaj stąd! Ela, co ty wyprawiasz? Nie możesz mi tego zrobić. Czego? Przecież jesteśmy przyjaciółkami. No nie zostawiaj mnie tak. Mam tylko ciebie. Elka, błagam. Zawsze możesz zadzwonić do Olki albo do Marty. Jakiej Olki? To ty jesteś moją przyjaciółką. Moją lepszą połową. Najlepszą. Jesteś dobra, mądra. Nie to, co ja. Ja wiem, że to wszystko moja wina, że dałam ciała, ale... Elka... Proszę cię. Przepraszam. Wybaczysz mi? Waga to jest to, waga waży wszystko, nie tylko kilogramy, waga może ważyć rzeczywistość, mgliwość sytuacji może cię zwieść, ile możesz zjeść, ile możesz znieść ze strony otoczenia, które wciąż się...